Dzień dobry, dzisiaj niedziela, jedzie już pociąg i zaczynamy. Nawet nie wiem, gdzie pojadę. Myśli pani, że będą jakieś miejsca z rana o siódmej? Z rana wszystko pozajmowane. Sam nie ma gdzie usiąść. Siódma rano. Do tyłu pójdziemy jeszcze. Nie było nic, bo tam my zaczynałyśmy od przodu. Nie wiem dlaczego, ale zawsze siadamy na miejscach. Piękna cargo, podwójna. No tak, szklarska poręba. To nie Śnieżka! To pani się tak nie rozgląda. A ja już oczy 5 zł. Nie, to nie Śnieżka jest. No. Śnieżka to przyjedzie za 3 godziny. Liberec. Kocham te góry. Pogoda fajna. Chciałoby się tam zejść na dół, tylko się później wchodzić nie chce, nie? A na górę też bym chciała. I zimą, i latem pięknie. I jesienią, i wiosną. No chyba nie ma pory roku, żeby nie było pięknie. Teraz na miasto, a później do Czech. A z Czech do Niemiec. Pięknie. Budynek dworca kolejowego. Fajnie jest w środku. To już nagrywałam na jakimś filmie. Idziemy jeszcze pociągi zobaczyć czeskie. Dużo razy tutaj byłam. W pracy szczególnie. No i tak. Zobaczymy czeskie. Czeskie drogi. No. Orzeszkowa stoi, moja ulubiona. To jest mój pociąg tu. Prawie jak prywatny. Beret. No dobra. Czekaj, czy jest po polsku? Zaraz zobaczymy. Nie ma. Thank you.
przypomina mi się, może to nie jest tak samo, ale bardzo przypomina mi się w Hanoi, w Wietnamie, jak siedziałam w restauracji, piłam sok. Tak mamy fajnie tutaj. Obiad jem przy torach z pięknym widokiem na pociągi. To oprócz tego, że pociągi, tory, to jeszcze piękne góry. Obiad. Teraz widzimy się chyba w Zgorzelcu, a może nie jeszcze. Gdzieś tam, jeszcze gdzieś, może na innym filmie, bo to będzie chyba koniec już. No jest o 12. Tak pięknie z góry widać lokal, w którym siedziałam przy torach. Fajnie, a tutaj przyszłam na jagody. Jagody dużo jest, więc można sobie zjeść. Smacznego. Tutaj jest pociąg, stoi. Coś czuję, że do Zgorzelca nie dojdziemy, tylko jeszcze wysiądziemy przed Szklarską na jagody. Przesiąść w Szklarskiej na Jelenią Górę i z Jeleniej Góry dopiero na Zgorzelec i dalej za granicę. Pani tylko poza granicę? Tak, ja tylko za granicę jeżdżę. No, ale jestem zadowolona. Dzień spędziłam w Czechach, teraz kolejna część dnia w Niemczech. Zapraszam do oglądania. Koniec.